Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To będzie trochę inny materiał niż zwykle, ponieważ będę tutaj mówił o innym materiale, jaki można znaleźć na YouTube. Zwykle tego nie robię, bo nie czułem ku temu potrzeby do tej pory, ale moim zdaniem w tym przypadku warto zabrać głos. Tym bardziej, że tym materiałem podzieliłem się też na grupie z Wami, chcąc zobaczyć, jakie będą reakcje, czy tylko ze mną coś jest nie tak, ale czy też i u Was ten materiał wzbudza tak duże zażenowanie i rozczarowanie. I okazało się, że tak, więc to też skłoniło mnie do tego, żeby przenieść, powiedzmy, dyskusję tutaj na bardziej publiczny poziom, bo uważam, że jednak mimo wszystko jesteśmy, chcąc nie chcąc, częścią tej samej społeczności, która mówi o popkulturze na YouTube między innymi, czy w ogóle w blogosferze, więc ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli jest jakiś problem, to warto o nim rozmawiać, warto o nim mówić, a nie go ignorować i też to właśnie tutaj robię. Mowa oczywiście o recenzji filmu Czarna Pantera, Black Panther, autorstwa Artura Kinomaniaka-Pietrasa, opublikowanej 13 lutego 2018 roku. Jak widzicie, trochę zwlekałem z tym materiałem, bo spodziewałem się, szczerze mówiąc, że po jakimś czasie autor się zreflektuje i być może usunie go, albo rzuci jakąś poprawioną wersję, odpowie jakoś na krytykę, ale tak się nie stało. Mam też nadzieję, że nie zostanie ten mój materiał odebrany jako jakiś personalny atak, czy coś w tym stylu. Nie o to mi zupełnie chodzi. Oddzielam w 100% osobę twórcy od jego twórczości. W związku z tym chciałem tutaj raczej skrytykować, czy raczej odnieść się po prostu do samego materiału. Jeśli chodzi o twórczość, żeby była pełna jasność, jeśli chodzi o twórczość i to, co robi Kinomaniak na YouTubie, nie jestem fanem, jest to nie dla mnie, nie podoba mi się to, natomiast nie mam z tym żadnego problemu. Osobiście uważam, że w dobie internetu, kiedy nie ogranicza nas ani czas, ani miejsce i możemy mówić o filmach, czy jakimkolwiek innym temacie, tyle, ile nam się podoba, tyle, ile czujemy, że powinniśmy. Robienie materiałów, które składają się z paru zdań, w zasadzie opinii przeplatanej długimi fragmentami trailerów, które i tak są na wyciągnięcie ręki na YouTubie, trochę mija się z celem, ale to nie jest mój problem. Jeśli gość robi te recenzje od tak dawna i jest na to publika, są fani, no to bardzo fajnie. Co do tego zupełnie nie mam żadnego problemu. Chciałem się raczej odnieść do treści tego materiału, o którym tutaj sobie zaraz powiemy. Nie mam też absolutnie żadnego problemu z tym, że jest to negatywna recenzja. Zupełnie mi to nie przeszkadza, zresztą sam też nie jestem aż pod tak wielkim wrażeniem tego filmu, więc z częścią zarzutów nawet częściowo mógłbym się zgodzić, ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi o ogólny ton tego materiału, chodzi o niektóre kwestie i niektóre stwierdzenia, które tam padły, do których bardzo chciałbym się odnieść w ramach polemiki i w ramach dodania, powiedzmy, innego poglądu na to, co mówi Kinomaniak w tym materiale, więc przejdźmy sobie w takim razie do niego. Nie będę tutaj też używał wszystkich fragmentów tej recenzji, myślę, że nie ma to sensu. Nie będziemy tutaj sobie cytować całego utworu, bo też nie myślę, że nie ma ku temu potrzeby. Będę używał tylko tych fragmentów, do których bardzo chcę się tutaj odnieść. To, co pomijam, to przede wszystkim te długie fragmenty trailerów, o których mówiłem, ale też te fragmenty, gdzie Kinomaniak dzieli się po prostu swoją opinią, co do której się oczywiście w większości nie zgadzam, uważam, że większość stwierdzeń w tej recenzji dotyczących filmu jest niedorzeczna i nie podparta żadnymi argumentami, ale to swoją drogą, jeśli będę czuł potrzebę akurat odniesienia się do tego, to zrobię. Natomiast w większości tego typu rzeczy będę pomijał i zaznaczam to już tutaj, żebyście mieli tego świadomość. Jeśli chcecie mieć pełny pogląd, jak materiał Kinomaniaka wyglądał, no to obejrzyjcie sobie całość, jest podlinkowana w opisie. Okej, w takim razie w tym momencie możemy przejść do rzeczy. Czarna Pantera, czyli czarna wizja Kinomaniaka. Już na samym początku wita nas ten wizualny gag, który myślę, że dobrze kreśli to, w jakim tonie będzie utrzymany cały materiał. Gdzie wiodącym dowcipem jest wzięcie tego, co w filmie pokazane jest jako dumna, zaawansowana, barwna kultura i sprowadzenie tego do miana po prostu dowcipu. I moglibyście powiedzieć, że trochę tutaj wymyślam albo nadinterpretuję, ale pierwszy przypięty komentarz przez autora tego materiału, który najwyraźniej najlepiej podsumowuje cały materiał, tak sobie to tłumaczę. Pozwólcie, że go zacytuję. Brzmi tak. Wiecie, co jest w tym filmie najbardziej niesamowite? Nie super kostium z pazurami przecinającymi stal, nie latające pojazdy, ale dobrze prosperujące afrykańskie państwo. Ale zabawne. Ale warto, żebyście mieli to z tyłu głowy, że z jakiegoś powodu sama idea tego państwa stanowi taki problem dla autora recenzji, że staje się nieustannie obiektem żartów. Myślę, że dość kiepskich żartów i użycie materiałów zza kulis, zlupowanie ich i podłożenie skocznej muzyki
No to nie jest naprawdę trudna rzecz do zrobienia i też nie jest specjalnie zabawna, ani specjalnie, wiecie, wyszukana. No ale hej, najwyraźniej trzeba się chwytać wszelkich sposobów, żeby tę ideę ośmieszyć. Ale przejdźmy sobie w takim razie dalej, ten motyw będzie jeszcze tutaj rozwijany. Nie tak dawno, dawno temu w odległej, przerażającej fabryce filmów stworzyli miks. Taką mieszankę, połączenie błyszczących przewodników biur podróży dla naiwniaków i imbecyli z reklamami kolorowej słodkiej Afryki, rodem z telewizji śniadaniowej. Okej, wybór oczywiście Toto i Afryka był dość oczywisty i można się było tego spodziewać jeszcze przed oglądaniem tego materiału. Co więcej, za cholerę nie rozumiem, o co chodzi z tymi oczami na czarnym tle. W sensie rozumiem, że nie wiem, kamera się popsuła czy coś, ale w jaki sposób to koresponduje z treścią filmu, nie mam pojęcia, ale zostawmy to, to akurat nie jest istotne. Rozumiem natomiast, co autor chce tutaj powiedzieć, to znaczy, że gdzieś tam w tej wielkiej, złej korporacji, jaką jest Disney, narodziła się idea tego, żeby sprzedać ludności tę piękną i ugładzoną wizję Afryki. Nie wiem, skąd przeświadczenie autora do tego, że Afryka, że nie ma w Afryce żadnych terenów, które by z tą turystyczną wizją Afryki korespondowały. Wiecie, Afryka to nie jest tylko bieda i ubóstwo i wojny i syf i pustynia. Tam są także piękne tereny, które jak najbardziej nadają się na reklamówkę turystyczną czy nadają się do pokazywania w telewizji śniadaniowej. I Wakanda jest tego właśnie przykładem. Jest tym takim terenem, który faktycznie ma być piękny. Ma zapierać dech w piersiach i tak dalej. Taka jest idea Wakandy tak naprawdę. I warto w tym miejscu zaznaczyć, że no nie. To nie jest tak, że jest to wizja, która narodziła się w głowach decydentów z Hollywood, z Disneya czy z Marvel Studios. Jest to wizja, którą wymyślił sobie Jack Kirby ze Stanem Lee. Black Panther powstał pół wieku temu i ta postać, ale także wszystko, co się wokół niej działo, także Wakanda, była rozwijana na przestrzeni wielu lat jako historia komiksowa i najwyraźniej ta wizja Afryki, przynajmniej tego małego fragmentu Afryki, jest wciąż na tyle oryginalna, inspirująca i świeża, że robi wrażenie na widzach, mimo że została wymyślona bardzo dawno temu. I to mnie wcale nie dziwi, bo możliwość zobaczenia sobie tego kawałka Afryki, dotkniętego kolonializmem, wojnami, biedą, głodem, wojnami i tak dalej, no jest czymś bardzo ciekawym moim zdaniem. Dla czarnoskórych czytelników jest to, myślę, ma bardzo fajny eskapistyczny wymiar. Nie w tym oczywiście sensie, że o, gdyby nie było kolonializmu, nie było wpływu białych ludzi, to Afryka w tym momencie byłaby 100 lat po prostu rozwoju technologicznego przed resztą świata. Nie, nie. Rzecz w tym, że można zobaczyć dzięki temu zobaczyć państwo afrykańskie bez tych wszystkich, powiedzmy, negatywnych części historii, jaka jest z kontynentem afrykańskim związana. To było, myślę, dość interesujące dla tych czytelników, no a dla białych czytelników, dla większości czytelników mimo wszystko, to samo w sobie było naprawdę interesujące, bo do tej pory wizja Czarnego Lądu była portretowana bardzo inaczej. Zwykle pokazywano dżunglę, pustynię, tego typu rzeczy, a tutaj mamy technologiczne królestwo, które wyrosło gdzieś tam w samym sercu Afryki. No to było naprawdę czymś nowym, świeżym. I najwyraźniej do dziś jest tak bardzo innowacyjne, tak bardzo inne od tego, co popkultura nam sprzedaje, że także kinomaniak nie jest w stanie najwyraźniej tego zaakceptować i od razu uznaje to za coś kompletnie niedorzecznego, bo w takim tonie jest ta recenzja utrzymana. Więc ja bym mimo wszystko nie zwalał tutaj winy na producentów z Hollywood. To jest twór, który powstał bardzo dawno temu, został przyjęty, został zaakceptowany przez szeroką publikę, która na przestrzeni lat, przez te kolejne pokolenia, które komiksy czytały, i siłą rzeczy warto było to przenieść na ekran, bo jest to mimo wszystko, ten cały afrofuturyzm nie jest specjalnie wyeksploatowany i myślę, że jest bardzo interesującą wizją tego, no, co w naszym świecie nie mogłoby istnieć, umówmy się. Ale od tego są komiksy, prawda? Od tego są te wszystkie fikcyjne historie, żeby dać nam posmak tego, czego realny świat by nam nie dał. I mam wrażenie, że kinomaniak bardzo często zapomina o tym, czemu tak naprawdę służą komiksy, czemu służą też filmy na podstawie komiksów, że służą tak naprawdę eskapizmowi, służą pokazaniu nam tego, czego byśmy nie mogli doświadczyć. Służą temu, żeby pokazać nam określone wartości, określone idee, a niekoniecznie brud, syf i wszystko, co najgorsze mamy na świecie. Scenarzyści filmu Czarna Pantera, jak chłop ptasie z gimbazy na haju nabuzowani przerażającym komiksem Black Panther, odgazowaną kolą i hollywoodogennymi hamburgerami, no, dorwali się do scenariusza. Co to w ogóle znaczy? Chłoptasie z gimbazy na haju nabuzowani przerażającym komiksem Black Panther, odgazowaną kolą i hollywoodogennymi hamburgerami? Przecież to nie ma żadnego sensu. Jeśli się używa
jakichś poetyckich określeń, załóżmy, że tak to można nazwać, to wypadałoby, żeby to miało jakikolwiek sens. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, dlaczego komiks Black Panther jest przerażający w jakikolwiek sposób. Możliwe, że dla kinomaniaka jest przerażający, bo pokazuje tę wizję Afryki, nie wiem. Albo co mają do tego hollywoodogenne hamburgery. Ale spróbujmy to przeanalizować. Nie wiem, w jakim alternatywnym uniwersum Ryan Coogler, który jest współautorem tego scenariusza, który stworzył świetne Fruitvale Station, bardzo dojrzały film, ale też na przykład Creed'a, który myślę, że przez większość was był oglądany. Jest to naprawdę dojrzały film, poruszający dojrzałe problemy, jednocześnie czerpiący z marki, która wydawałoby się, że już dawno sobie umarła gdzieś tam i została wyeksploatowana do cna. Nie, nagle przyszedł Ryan Coogler i zrobił z tego świetny film o pokonywaniu własnych słabości, o starości, o stawianiu sobie wyzwań, przede wszystkim o wychodzeniu z jakiejś ustanowionej przez cały świat dla siebie roli. Ale to swoją drogą. Natomiast mam wrażenie, że to określenie chłoptasie, nabuzowani kolą czy czymś, czy komiksami, no ma oczywiście nam pokazać, że twórcy tego filmu to jacyś tam po prostu durni Amerykanie, którzy po prostu naczytali się komiksów, opili się coli i próbują taki typowo amerykański produkt wysmażyć. Jeśli jest to w jakiś sposób ocena tego filmu, okej, kwestia gustu. Jeśli ktoś w ten sposób odbiera Black Panthera, proszę bardzo. Natomiast umniejszanie roli czy talentu twórcom tego filmu, przede wszystkim Ryanowi Googlerowi, który myślę, że już udowodnił, że jest naprawdę dojrzałym i wartościowym twórcą, no moim zdaniem umniejsza tak naprawdę wiarygodności recenzenta w tym momencie, bo sprawia wrażenie, jakby nigdy w życiu nie zapoznał się z twórczością tego reżysera, albo w ogóle nie zadał sobie trudu sprawdzenia, o kim mowa i stworzył sobie po prostu jakiś fikcyjny twór w postaci tych chłoptasiów, którzy piszą ten film, żeby mu to pasowało do narracji. Moim zdaniem jest to nieodpowiednie, mówiąc delikatnie, a naprawdę żenujące, mówiąc tak jak jest. Się naoglądali Króla Lwa i Animal Planet i Eddiego Murphy'ego. Ja rozumiem, że dla kinomaniaka Afryka i cokolwiek związanego z popkulturą afrykańską, z czymkolwiek, w zasadzie z elementami kultury afrykańskiej, to głównie Król Lew. Okej, Król Lew jest dobrym filmem, ciekawą historią i najwyraźniej na tym się kończy wiedza o Afryce u kinomaniaka, ale potem mamy Animal Planet. W sensie, nawet nie będę próbował dojść, skąd to skojarzenie z Animal Planet. Tym bardziej, że wiecie, w Black Panther wbrew pozorom nie ma zbyt wielu zwierząt. Więc mam nadzieję, że to nie są jakieś rasistowskie podteksty. I Eddie Murphy w roli księcia w Nowym Jorku. Moim zdaniem jest to po prostu przykre. Wakanda prawie jak Królestwo Zamundy. Wśród kół z bawolego łajna i pachnącej piżmem sawanny wykiełkowało bogactwo niezwykłe. Nie wiem, może tylko ja sobie dopowiadam, ale nie macie wrażenia, że płynie z tego po prostu takie poczucie wyższości, taka pogarda dla samego pomysłu w ogóle stworzenia czegoś takiego jak Wakanda w MCU? Nie mam zielonego pojęcia, skąd się to bierze, że coś, co wydaje się oryginalnym i ciekawym konceptem, coś, czego nie ma zbyt dużo mimo wszystko w kulturze, jest od razu traktowane z taką właśnie wyższością, z takim poczuciem, jakie to jest bardzo niedorzeczne. Scenariuszowo, jak dla mnie, jest to porażka. Scenariusz jest dla dzieci, żeby oszołomić nadprzyrodzonym albo paciorkami i metrem perkalu. No. Tak jak mówiłem, nie będę się czepiał tego, że autorowi nie podobają się jakieś elementy filmu, że nie podoba mu się to czy inne rozwiązanie, jakie zastosowali autorzy filmu, ale odnoszę wrażenie, że większość tych zarzutów ponownie wynika głównie z poczucia, że sama idea Wakandy jest tak bardzo niedorzeczna, że nie ma prawa się udać, a nie z jakichś realnych, racjonalnych powodów, które by nam autor przedstawił. Cały czas używane są takie ogólniki na zasadzie błyskające światełka, migająca technologia, w sensie, jaka to jest migająca technologia, taka co pojawia się i znika, nie mam pojęcia. I masz wrażenie, że ale o to chodzi przecież, o to chodzi, żeby to była barwna kultura, żeby była zaawansowana technologicznie, żeby pokazać to w taki naprawdę wizualny sposób. Ja też nie jestem fanem efektów specjalnych w tym filmie, natomiast
mam wrażenie, że tutaj zarzut tyczy się samej idei tego, że ten film jest kolorowy i samej idei tego, że ten film jest faktycznie fantazją, jest faktycznie nierealną, nierzeczywistą wizją tego, jak takie królestwo mogłoby wyglądać. Nie rozumiem, jaki problem ma autor z tym. I ten tekst oczywiście o tym, że o, że to ma nas omamić jak dzieci kolorowymi paciorkami i tak dalej. No, wydaje mi się, że w tym tkwi tak naprawdę motyw przewodni tego całego filmu, żeby nam pokazać naprawdę niesamowicie kolorową, oryginalną i ciekawą kulturę, która będzie właśnie jaskrawa, która będzie nam się rzucała w oczy. Natomiast nie rozumiem, dlaczego miałoby to komukolwiek przeszkadzać. Ale tak jak mówiłem, no każdy ma swoje zdanie, natomiast mam wrażenie, że te opinie tutaj są dosyć słabo uargumentowane, ale tak swoją drogą. Ready, go! Nie rozumiem za bardzo tego dowcipu, szczerze mówiąc, ale to moim zdaniem ponownie wpisuje się w ogólny ton tego materiału, gdzie te wszystkie elementy budujące świat są sprowadzane do poziomu żartu przez autora. Ten strój Black Panthera, który jest symbolem funkcji, którą sprawuje, gdzie jest nam powiedziane wielokrotnie w trakcie oglądania filmu, że on absorbuje energię kinetyczną. Wiecie o tym, że vibranium absorbuje energię kinetyczną. To jest charakterystyczna cecha w ogóle tego materiału, który pojawiał się już w Kapitanie Ameryce i tak dalej. Natomiast tutaj to już jest jeszcze jakoś ulepszone. I kiedy gość uwalnia tę energię kinetyczną, no to jest to w ramach tego świata zupełnie oczywiste. To znaczy jest nam to wytłumaczone i powiedziane, jak to ma mniej więcej działać. Więc w ramach tego świata jest to zgodne z jakąkolwiek logiką. Natomiast jest to tutaj w tym momencie wyśmiane, bo nie wiem, bo film Black Panther oparty na komiksie, na postaci z komiksów Marvela, oparty na fantastycznej wizji zaawansowanego technologicznie królestwa i bohaterach robiących niesamowite rzeczy, jest nierealistyczny czy coś? Nie mam zielonego pojęcia. To też się też ładnie łączy z tym zarzutem, że jest za dużo kolorów i że są światełka, które się świecą. No to są filmy na podstawie komiksów. Komiksów, które słynęły z tego, jeśli cofniemy się do Jacka Kirby'ego chociażby, które słynęły z tego, że są kolorowe, że są fantastyczne, że pokazują nam niesamowite rzeczy. I to jest ogromna zaleta zarówno komiksów, jak i filmów. Natomiast tutaj z jakiegoś powodu jest wyśmiana. Dialogi napuszone są na bzdyczone i złe. No, prawie jak z M jak miłość. Dramaturgia, no jak z Korony Królów. No niby się dzieje, dużo się leją, ale... Aktorzy grają na takim koturni. No tak. Ale... Ale co? No i właśnie z tym mam problem. Nie mam problemu zupełnie z opinią autora. Jeśli według kinomaniaka dialogi są kiepskie, jeśli, nie wiem, cokolwiek, scenariusz jest słaby i tak dalej, okej, twoja opinia i tak dalej. Natomiast nie jest to w żaden sposób argumentowane, nie jest to powiedziane, dlaczego to mi się nie podoba. Jest mowa o tym, że no, dialogi są nabzdyczone i napuszone. Dlaczego jest to problem? W sensie, no, mamy film, gdzie akcja dzieje się tak naprawdę w Wakandzie, w królestwie, gdzie bohaterami są przedstawiciele władzy, no, przedstawiciele najwyższych sfer w całej Wakandzie. Myślę, że jest to dość oczywiste, że oni nie będą mówić jak, nie wiem, ziomale z Nowego Jorku. Nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że ktoś ma inne zdanie, ale bardzo chciałbym poznać to zdanie. A tutaj mamy jakieś ogólniki, jakieś wyrwane z kontekstu rzeczy, które na dodatek zdają się kompletnie, które sprawiają wrażenie, jakby autor kompletnie nie miał zielonego pojęcia, na jaki film idzie i czego w zasadzie się spodziewał po tym filmie. Reżyseria? No cóż, pędzimy od sceny do sceny, byle więcej, szybciej, głośniej i bardziej kolorowo. W dodatku łopatologia jest potężna, te symbole i pokazywanie dokładnie palcem, żeby biedny widz się nie pogubił. Naprawdę trzeba 3 razy pokazać, że czarny, podwójnie czarny charakter to właśnie ten? Okej, od czego by tu zacząć? Pomijam już kwestię tego, że nie zauważyłem, żeby w filmie cokolwiek musiano nam tłumaczyć parę razy. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, gdzie akurat konflikt, zarówno emocjonalny, jak i jakiś tam polityczny, jest naprawdę dobrze zarysowany. Może to tylko moje zdanie. Ale ten żart o podwójnie czarnej postaci... Ja nie wiem, jak nisko trzeba upaść, żeby chwytać się tego typu dowcipów. Ja wiem, że może są ludzie, dla których świadomość, że ktokolwiek inny może mieć inny kolor skóry, już sama w sobie jest zabawna i jest świetną bazą dla dowcipów. Zresztą w tej recenzji już to doskonale widać, bo na samym wstępie dostajemy czarna wizja kinomaniaka, wiecie.
czarna, bo dwuznaczność i czarna, więc negatywna, ale też czarna, albo pesymistyczna, ale czarna to też dlatego, że są czarne postacie tutaj, ale podwójnie czarny charakter, wiecie, bo czarny charakter, ale jednocześnie jest czarnoskóry. Ale śmieszne. Naprawdę, że nadometr mi w tym momencie wyjebało. I tak sobie myślę, że nawet jeśli intencją autora nie było wyśmianie konceptu Wakandy czy Black Panthera, aczkolwiek tak to na razie brzmi, to wydaje mi się, że wrażenie, jakie płynie z tego materiału, wynika z tego właśnie, jakie proporcje ma śmieszkowanie sobie z tych wszystkich pomysłów, które swoją drogą dla wielu osób są bardzo bliskie, które są część, z którymi się bardzo identyfikują i tak dalej, a właśnie tą częścią merytoryczną recenzji, która została, jakby nie patrzeć, potraktowana bardzo po macoszemu, gdzie autor nie zadał sobie trudu, żeby rozwinąć tę kwestię. Co to znaczy, że scenariusz, że reżyseria leci od jednej sceny do drugiej? No a jak ma lecieć? W którym kierunku? Odwrotnie? Znaczy wiecie, odwrotnie to też będzie od sceny do sceny, nieważne. Fakt, że ta część merytoryczna jest tak mikra, porównanie do całej reszty, do całej tej pełnej, myślę, uprzedzeń i ignorancji otoczki, no sprawia, że przekaz z tego materiału jest dość niepokojący. Co się broni? Fajny, szalony, czarny charakter Ulysses Klaue. No i może jeszcze ta komediowa rola, takie komediowe wejście Martina Freemana. Słuchajcie, no nie wymyśliłbym tego, nawet gdybym miał parodiować ten materiał. Co się broni w filmie o czarnoskórym królestwie, czarnoskórym protagoniście, z większości czarnoskórą obsadą? Dwóch jedynych białych aktorów. Jasne, to subiektywna opinia. Wielu osobom się występy Martina Freemana i Andy'ego Serkisa podobają. Ale widzicie, jak to brzmi, jak to się ładnie wpisuje w ogóle w cały ton tego materiału, gdzie mamy śmieszki z tych śmiesznych murzynków, a jednocześnie jedynymi dobrymi elementami jest dwóch białych aktorów. Now it is time to show the outside world. Oh yeah. Ponownie. Film zadaje sobie naprawdę dużo trudu, żeby zbudować tę dumną, barwną, oryginalną kulturę. Naprawdę sporo miejsca poświęcono na charakteryzację, na kostiumy, na bardzo, myślę, ciekawe po prostu zaprezentowanie tej kultury Wakandy. Natomiast dla kinomaniaka to jest po prostu beka z murzynów. Patrzcie, jak sobie trąbi śmiesznie wróg. Podłóżmy zabawną muzykę. No, ja nie wiem, przecież ten gość jest dorosły. Czy on nie widzi po prostu, w jaki sposób jego film może być odbierany, nawet jeśli sam jakby intencją nie było wyśmianie po prostu tej czarnej kultury? Czy gość sobie nie zdaje sprawy z tego, w jaki sposób te dowcipy są odbierane, w jaki sposób one działają, jak niewłaściwe i nieodpowiednie są? I żenujące w ten sposób, wiecie, nawet nie chodzi o polityczną poprawność i tak dalej. Jakby można żartować sobie absolutnie ze wszystkiego, ale to też kwestia tego, żeby te dowcipy niosły coś za sobą. Taka mała dygresja, bo wiem, że sporo osób pewnie będzie do tego nawiązywać, że o, narzekasz na żarty z tego filmu, bo każdy żart z czarnej kultury, czy ogólnie z Black Panthera, to jest rasizm i tak dalej. Nie o to chodzi. Tak jak mówię, można by spokojnie sparodiować masę rzeczy wokół Black Panthera, sam ten film i tak dalej. Można by naprawdę mocno przegiąć na przykład z tym pozytywnym odbiorem tego filmu, z tym ile tak naprawdę przekazu kulturowego czy politycznego ludzie się tutaj dopatrują. Jasne. Natomiast te dowcipy, które są zaprezentowane w tym materiale, są po prostu na zasadzie wytykania palca i beki z tego, że gość jest śmiesznie ubrany, bo ma afrykański strój, albo że śmiesznie tańczy, bo wykonuje jakiś rytualny taniec właściwy dla kultury Wakandy w tym filmie. To jest moim zdaniem humor na poziomie no, szkolnym, przedszkolnym nawet bym powiedział. To jest coś, co zwyczajnie nie przystoi dorosłemu człowiekowi. No ja nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem można potem obejrzeć ten materiał i stwierdzić, no to jest dokładnie ten rodzaj humoru, jaki chcę prezentować. Wiecie, nie chodzi o samą ideę robienia humorystycznej recenzji, to nie jest żaden problem. To jest problem tego, na jakim poziomie ten humor tutaj operuje. I to przesłanie jakże pełne miłości i zrozumienia dla zepsutego świata, który zostanie uratowany przez naszych czarnych, wakandyjskich braci. Co jest w tym nie tak? Co jest złego w przesłaniu miłości zrozumienia i w tym, że świat Marvela ma zostać uratowany przez czarnoskórą nację, że ta nacja ma faktycznie coś, może coś wnieść, może faktycznie pomóc całemu światu. Co jest w tym złego? Nie rozumiem, w sensie nie mogą, w sensie jest to niemożliwe.
No serio, no jeśli to nie są uprzedzenia, jeśli to nie wynika z jakiejś dziwnej wizji Afryki, jaką autor ma w głowie, i czarnoskórej ludności, jaką autor ma w głowie, to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tę, myślę, dość wartościową i piękną ideę tego, że świat powinien, że nacje na świecie powinny współpracować ze sobą, powinny wnieść, powiedzmy, w dyskusje czy w jakieś międzynarodowe kontakty to, co mają najlepszego, jest złe. Czy w jaki sposób ta wizja, ta cała idea jest nieodpowiednia albo warta wyśmiania, bo tutaj oczywiście znowu wchodzimy w ten taki pokardliwy ton dla całej tej, myślę, całej puenty filmu tak naprawdę. Cały film opowiada o tym, że izolacja nie jest niczym dobrym, że tak naprawdę powinno się dzielić tym, co się ma najlepszego, a Wakanda ma dużo do zaoferowania, zarówno kulturowo, jak i technologicznie, ekonomicznie i tak dalej. Wakanda forever. Bo. What happens now determines what happens to the rest of the world. Jakby tego było mało, to jeszcze na koniec dostajemy Shakirę i wiecie, możecie być dumni z tej swojej kultury, możecie być dumni z tego, w jaki sposób Wakanda, w jaki sposób może was inspirować, bo tak jak mówiłem, od tego są superbohaterowie, żeby inspirować, żeby być lepszą wizją nas, żebyśmy mieli tak naprawdę w jakim kierunku patrzeć i skąd brać przykład. I myślę, że w ten sposób Black Panther na pewno spełnia swoją rolę, bo to, do jakich wniosków dochodzi T'Challa w trakcie trwania filmu, myślę, że to jest bardzo wartościowe i jest w stanie, myślę, zainspirować czy wzbogacić jakoś wewnętrznie, nawet jeśli to jest po prostu film, który ma przede wszystkim dać rozrywkę. Są tam takie rzeczy, które myślę, że naprawdę no, dają do myślenia, mówiąc tutaj, używając tutaj takiego objechanego określenia. No ale tutaj pojawia się Artur Kinomaniak Pietras i pokazuje nam wszystkim, że te wszystkie światłe idee, te wszystkie wielkie słowa to po prostu jakieś majaki obżartych burgerami i opitymi kolą zaślepionych Amerykańców, a kultura Afryki to tylko książę w Nowym Jorku i Shakira. A co gorsza, brakuje tutaj po prostu jakiegokolwiek podparcia tego wywodu, jakikolwiek by nie był, jakimikolwiek racjonalnymi, spójnymi argumentami. Tak naprawdę całość opiera się po prostu na zbudowaniu sobie tej wygodnej wizji tego, jak wyglądają autorzy tego filmu, co mieli na celu, czym jest tak naprawdę Wakanda, jaką rolę pełni, pominięcie oczywiście wszelkich kontekstów, jakie ta postać, czy ta wizja w ogóle, czy w ogóle pojawienie się tego filmu ma w kulturze, i jednocześnie skupieniu się na tym bardzo prymitywnym, odwołującym się do naprawdę najniższych instynktów humorze. Także mi jest osobiście przykro, że tego typu materiał uczestniczy w jakiejkolwiek, nie wiem, dyskusji na temat tego filmu. Jest w internecie parę recenzji, które również krytykują ten film, ale wszystkie, moim zdaniem, które do tej pory czytałem, wnoszą coś do tej dyskusji. Pokazują, jak patrzeć na ten film z wielu różnych perspektyw. Tutaj mamy tylko gówniane, rasistowskie dowcipy. Zero merytoryki, zero argumentów i plus naprawdę nieznośną formę tego materiału. Życzyłbym sobie, żeby dyskusja na temat jakichkolwiek popkulturowych tematów przebiegała mimo wszystko na znacznie wyższym poziomie. I tak jak wspominałem na początku, nie jest to przytyk w osobę Artura Kinomaniaka Pietrasa, ale w ten konkretny materiał. Jestem pewien, że tę osobę zdecydowanie stać na coś lepszego. Wnioski oczywiście zostawiam wam, jeśli tego typu materiały was przekonują, no to hej, trudno co zrobić. Natomiast no, czułem się w obowiązku, żeby mimo wszystko powiedzieć coś, dlaczego powiedzmy tego typu materiały są moim zdaniem nieodpowiednie i szkodliwe. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!